Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Heroes of Might and Magic 3. Dzisiaj kontynuujemy sobie kampanię Tarnuma, Władcy Żywiołów. Tajemnica płomieni. Tarnum musi zdobyć Inferno i przejąć kontrolę nad żywiołakami ognia, oflagowując wszystkie ich generatory. Okej, 12 magów oczywiście. Są lepsi niż 8 czarodziei. Można zrobić 12 czarodziei z tego. Oflaguj wszystkie siedliska żywiołaków ognia, nie tracąc przy tym Tarnuma. No to zaczynamy. Najdziwniejszy ze wszystkich wymiarów jest wymiar ognia. Mieniące się płomienie pokrywają każdą pięć ziemi niczym pomarańczowa smagana wiatrem trawa. Ale ten ogień nie pali. Oto gdzie nieśmiertelny bohater odkrył tajemnicę, która dała mu potem przewagę nad władcami żywiołów. Niepokoiłem się trochę przejściem do wymiaru ognia. Powietrze, woda i ziemia to jeszcze mogę zrozumieć, ale cały świat stworzony z ognia? Zanim tu przyszliśmy, nalegałem, by puścili mnie samego. Po co przeprowadzić przez portal całą armię, tylko po to, aby przekonać się, jak łatwopalne są nasze włosy i szaty. To, co zostałem po przejściu, to królestwo lśniące brylantowo-pomarańczowym blaskiem i płomienie liżące moje nogi niczym wysoka trawa. Z każdym oddechem wciągałem do płuc parzące powietrze. Zbyt suche bym się spocił, ale wystarczająco gorące bym pragnął zrzucić szaty. Gdy rozejrzałem się dookoła, widziałem jedynie pola wrzącej lawy, góry żaru i płomienie. Na swój sposób było to piękne. Dobra. Tu mamy jeszcze czterech czarodziei. Fajnie by było w takim razie jakiegoś golda sobie zebrać, jak najszybciej. Może nie kosztem bohatera koniecznie, ale jak najszybciej. Zbierzcie się proszę tutaj. Dobra, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Ucieknij. I łańcuch. Pięknie. Dobra, i po was. Elegancko, 2000 do przodu. Tu jest puszka, nie podoba mi się to. W ogóle jest tu mnóstwo puszek, bardzo mi się to nie podoba. Magia ognia, no mogłem się tego spodziewać. No proszę, ta sobie poradziła na przykład słabszą armią. A, bo to też było słabsze, okej. Wydawało mi się, że takie same, chociaż nie, tu było chyba po 20, a tam wcześniej było po 40, więc faktycznie. Dawaj, weź sobie ich. Ilu ich mogę ulepszyć? 6, no dobra, weź 5 na razie ulepsz. O, w ogóle udało nam się 10 na start zdobyć, więc też spoko. Co w tej puszce będzie? Bądź ostrożny, otwierając puszki Pandory, ostrzega jeden z doradców. W tych magicznych pojemnikach może być wszystko, również wrogie oddziały. Czy chcesz otworzyć puszkę? Pewnie, że tak. Tarnum znajduje skarb. No i fajnie. Płomienie są tu wyższe niż zwykle, wijąc się wokół siebie w jakiejś dziwnej ceremonii, a potem zaczynają przybierać realne kształty, ramiona, nogi, głowy. Nagle staje przed tobą grupa żywiołaków ognia. Spoko. Bijemy sobie wszystkich, trzeba się wylewelować. Otwierając puszkę Pandory przygotowujesz się na najgorsze. Nie pojawia się nic, co mogłoby cię zaatakować, więc ostrożnie zaglądasz do środka, aby zobaczyć, jakie skarby ukryte są wewnątrz. Proszę bardzo. Nie, ktoś inny to zrobi. Pokaż, jak to wygląda. Mają dwa zamki, w podziemiach nie mają nic. Okej. Karczma. Nawet widać od razu ich zamek, okej. Faktycznie, trzeba oflagować wszystko. To idziemy po prostu zabić przeciwnika i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dawaj, łańcuch. Pięknie. Wait, wait. Strzelaj. Nie wiem, do tego. Ty se tu zabij. Was tu ziemią uderzymy. Ty nie dolecisz, więc mogę cię rozstrzelać. No i pięknie. Łucznictwo. Chociaż na Tarnumie. No zdecydowanie wolałbym jakąś logistykę, no ale niech będzie. Ciekawe, czy już w tym miejscu mogą faktycznie każdy skill zdobyć. Na przykład mieliśmy szansę teraz na logistykę, która już nie przyjdzie. No nie wiem, trudno. Pokaż mi, jak to wygląda. Dobra, tu w lewo muszę iść. No. A pokaż jeszcze raz. Tu jest w ogóle odcięty kawałek. Okej. Atakujemy oczywiście. Przechodź tędy. To tak, ty pozbierasz. Za nami. A ty zbadaj ten kawałek odcięty. Nie. Proszę, jaki cwany.
No nie, w tę stronę. Dlaczego te czary zawsze idą w moją stronę, jeżeli mają do wyboru komputera i mnie? Nie rozumiem tego. Są komputer i mnie. Cyk. Dobra. Trochę nam ich padło, ale nie ma problemu. O Jezu, puszka. No boję się ją otwierać, ale zobaczymy, co w niej wyjdzie. Zaczynasz nabierać przekonania, że wszystkie te puszki z Pandory zostały porozrzucane w tym wymiarze jako pułapki na chciwców. Wygląda na to, że żywiołaki ognia uwielbiają się w nich ukrywać i atakować właśnie szczęśników, którzy otworzą puszkę. Czy chcesz zaryzykować i otworzyć puszkę? Tak. Trzeba było to przewidzieć, czeka cię walka. Słaba ta walka. Nie mów, że się tu ustawisz, no. Już myślałem. Czekaj. Defend. I jakąś tam strzałką... Aha, nie zadziała... Ciekawe, dlaczego niby nie zadziała na nikogo, ale dobra. Płaszcz odwrócenia. Dawaj. No niestety musimy zrobić te walki, bo same się nie zrobią. O Jezu, naprawdę. Jak ja nie lubię takich... Dobra, zaraz zrobimy tę walkę. Nienawidzę takich sytuacji, że właśnie zdobywam jakiś durny artefakt, który zabrania rzucania zaklęć. Z płomieni wyłania się liczna grupa żywiołaków ognia, próbując cię przestraszyć. Z jakiegoś powodu pilnują tej puszki Pandory. Czy chcesz z nimi o nią walczyć? Tak. 20 arcymagów, o Jezu. Dawaj. No i tak muszę dookoła przejść. Ty zbierasz. Pięknie. Ty sobie tu powalczysz. Jeszcze trochę many masz, więc możesz sobie na to pozwolić. Znowu to samo. Zdejmij to gówno. Nie zakładaj go nigdy więcej. Cyk. Czekaj. Defend. Aha, nie zadziała na nikogo. Może nie to. Lodowy pocisk. I jeszcze jeden. Spoko. Elegancko. Szóstki sobie zrobimy, pewnie, że tak. Moi czarownicy przestrzegali mnie przed pewnymi niebezpiecznymi artefaktami nazywanymi puszki Pandory. Okazuje się, że prawdopodobnie są porozrzucane po całym królestwie. W niektórych bywają zamknięte bezcenne skarby, ale w zasadzie może się w nich znajdować wszystko, łącznie z armią żywiołaków ognia. No, może być wszystko, ale są pieniądze głównie, znaczy skarby, więc czemu by z tego nie skorzystać? Zbieraj. Kilka was tu jest, ale bez problemu was zrobimy. Szósteczki robimy. Przejmujemy zamek. Plus jeden do mocy. Pokaż. Okej, okay, biegasz sobie tam jakimś jednym bohaterkiem. Pokaż mi jeszcze tylko, jak to wygląda. Okej. Okay. Tędy jest przejście normalnie w takim razie. Zbieraj. Ifryty mieszkają tu wśród płomieni, które wypaliły zbroję ognistej mocy. Nie wydaje się prawdopodobne, by ci ją sprzedały. Czy zamierzasz o nią walczyć? Mamy wojsko, więc możemy. Jak nie będzie ulepszonych, to raczej to zrobimy bez problemu. Czy jestem w stanie was zabić jakimś zwykłym czarem? Nie wydaje mi się. No to trzy razy implozja pójdzie. Uuu. A to akurat niedobrze. Cyk. Defend. Dobra, i wskrzesimy sobie jakieś jednostki, żeby nie zostać z niczym. Wchodzimy tutaj oczywiście. I cyk, łańcuch piorunów. Okej. Okay. Proszę bardzo. Ale był szybszy ode mnie, co? Dawaj tu. Ty się przez nich przebij. Początkowo sądzisz, że mieniące się niebieskie zygzaki to pioruny, ale zatrzymują się w pół drogi, zmieniają kierunek i pędzą ku tobie. Blokują drogę i zmieniają kształt. Żywiołaki energii, mówi jeden z twoich młodych asystentów. Do ataku krzyczysz. Dobra. No to jakiś piorun. Witam, dzień dobry. Ty nie zabijcie mnie w pierwszej turze, co? Fajnie by było. Krąg zimna. Jeszcze się tak rzucili, że dosłownie nikogo nie zabili. Chociaż ten i tak chyba by nie zabił.
Zaawansowana magia ognia. Okej, tutaj. Zbieramy co się da. Cytadela. Cytadela. Zbierz to. Przechodzimy przez nich. Dawaj tego bohatera. Wróg uciekł. Ciekawe. Zbieraj. Masz na to manę. Okej, 6 staków może być. Cyk. Uciekaj trochę. I co teraz? Raz. O nie, dosięgłeś mnie. O, nawet nie muszę czarem cię zabijać. Moje grembliny cię kulami zabiją. Boję się otwierać tej puszki, bo ona już prawie nic nie ma. Otworzymy ją w następnej turze, tak żeby ewentualnie autozapis sobie wczytać. Nie wiem, co tu mogę zrobić. Chyba nic sensownego w tej chwili. Barsola odkrył już na południu dwa miasta typu Inferno. Odkrył na południu. Poza żywiołakami tego królestwa strzegą też demony. W przeszłości zmierzyłem się z kilkoma przeciwnikami równie niebezpiecznymi jak demony. Okrutne i zwinne będą bez zmęczenia dążyć do celu. W tym wypadku wiem, że będą walczyć ze mną, dopóki nie wybiję ich co do nogi, ale tym się nie przejmuję. Pragnę kontrolować żywiołaki i aby to osiągnąć, muszę przejąć kontrolę nad wszystkimi wrotami żywiołów wymiaru ognia. Tylko tyle. Okej. Masz jeszcze jakiegoś bohatera? No. Ale jak on tam wszedł? Portalem. Okej. Tu też jakaś bitka? Grupa ifrytów. Spoko. Możemy uciec. Też jest ich 30. Nie, implozja, bo mnie zabiją. Dawaj tak. Setka. Wcześniej było 80. Wskrzeszamy. I dobijamy. O nie! Jeden przeżył. Liefen. Dobra, zabij go. Tarcza jest nasza. Nie. Taniej będzie żywiołaka wziąć. Biegnij do przodu. Przyjmuj na siebie wszystkie hity. A niech gremliny sobie spokojnie siedzą z tyłu w tym czasie. Tyłu. No to możemy was jakimś kręgiem zimna może, albo poczekajmy. Niech się zbiorą dookoła. Chociaż czy to jest potrzebne, ten krąg zimna? Kończy mi się mana, chyba wolę po prostu dobić, zwyczajnie. No i po co do tyłu idziesz? Pięknie. Ty? No otwórz tę puszkę. Dobra, ewentualnie wczytamy walkę. Ta puszka Pandory toczy się gwałtownie w przód i w tył, a szczelinami wydostaje się dym. Kilku asystentów ostrzega, by jej nie otwierać, ale nie chcesz wyjść na tchórza, prawda? Otwierasz puszkę? Otwieram puszkę. Czeka mnie walka, o nie. No to nie wiem. Żywiołak powietrza. Defend do przodu. Na takich statystykach to już nie powinienem się bać w ogóle wysyłania żywiołaków powietrza do jakiejkolwiek walki. Dobra, cyk. Pięknie. I po was. Luneta i naszyjnik przyspieszenia. Nie mam many, ale będę miał na następną walkę. Także możemy sobie tam spokojnie wchodzić w to. Tutaj. Plus jeden do mocy. To jest monolit przejścia, więc możemy przejść w tej z powrotem. Czy nawet nie patrzę, żeby ruch oszczędzać. Po prostu zbierajmy to jak najszybciej. Za pierwszym dotknięciem puszka niemal parzy ci dłonie. Ognisty grunt nie daje tyle ciepła, a więc gorąco musi pochodzić z innego źródła. Czy chcesz walczyć z tym, co kryje ta puszka? Chcę. Tak mało was tu jest? No dobra, dawaj. Spoko. Spodziewałem się, że będzie was więcej, tylko teraz nie mam jak stąd wyjść. Trochę surowców dostaliśmy, spoko. Kuźnia. Może nie. Dobra, na razie nic nie buduję. Rozbuduję sobie to, jak będę czyścił mapę.
Pokaż, gdzie on jest. O Jezu, on gdzieś pobiegł w ogóle na drugi koniec świata. Tędy? Nie wiem. Dawaj to wszystko. Muszę tylko pamiętać, żeby nie przejąć do samego końca, żeby ten jeden sobie gdzieś tam zostawić. Ratusz. A tu są już ratusze, okej. Okej, tu przejdziemy. Dobra. A ty musisz tu chwilę posiedzieć. Na tym obszarze występuje wiele krajówek diablików. Powiedziano mi, że diabliki lubią gromadzić skradzione skarby, zwykle złoto i rtęć. Chociaż są herlakami, na polu walki podróżują w wielkich stadach. W tych norach jest prawdopodobnie kilkaset stworzeń. Swoją drogą ciekawe, jakiego bogactwa strzegą. No już kilka zrobiliśmy. Więc my już wiemy, czego strzegą. Dawaj tam do niego. Kim ty jesteś? Jakiś ksyron bez niczego, okej. Dawaj, wszystko co możesz to zbieraj. Ty jutro się pobijesz. O, ulepszyłeś się, wow. To ja też się ulepszę. Proszę bardzo, dobrze, że mi przypomniałeś. Na 4 staki. Bez strat w ogóle to zrobiliśmy, pięknie. W płyniach widać kolejną puszkę, z jakiegoś powodu czujesz, że amonu jest niewielka moc. Czy chcesz otworzyć teraz puszkę? Chcę. Trzeba to było przewidzieć, czeka cię walka. Uuu, księga ziemi, wow. Dobra. To myślę, że co? Myślę, że ja sobie poczyszczę mapę i... jak skończę, to do was wrócę. Ponieważ jesteśmy już tak bliscy podbicia wszystkich czterech wymiarów żywiołów, zwołałem dziś rano moich asystentów na radę, aby ustalić, w jaki sposób możemy pokonać władców żywiołów. Niestety, Lordzie Tarnum, zaczął Remus. Jest ich... ich jest czterech, a ty jesteś tylko jeden. Ostatnio mianowałem Remusa moim zastępstwem, gdyż ma lata doświadczeń w walce z żywiołakami. Okazało się, że jest zdolny i nie tak irytujący jak moi pozostali asystenci. Nie potrafię wskazać powodu, dla którego łatwiej mi go znieść niż pozostałych, szczególnie, że jego imię można przekręcić na wiele różnych sposobów. Władcy żywiołów mają niezwykłą kontrolę nad swymi żywiołami. Każdy z osobna ma niewyobrażalną potęgę. Nie sądzę, byśmy byli w stanie pokonać ich, jeśli się połączą, rzekł Remus. Musi być jakiś sposób, odparłem. Przodkowie nie zleciliby mi walki, gdyby to nie było możliwe. Musimy mieć coś, ciągnąłem, czego oni nie mają. Gdy tylko będę w stanie kontrolować te wszystkie żywioły, mogę się z nimi zmierzyć, ale muszę mieć broń, przed którą nie będą się mogli ochronić. Będziemy nad tym pracować, panie, odparł Remus. Barsola wrócił dziś z ekspedycji badawczej w tym wymiarze. W czasie wyprawy wykonał kilka eksperymentów i napomknął, że musi skonsultować swoje notatki z innymi czarodziejami. Ku własnemu zaskoczeniu zapytałem, czego się nauczyłeś? Barsola na chwilę zamro, patrzy na mnie, jakby próbował zgadnąć, czy nie żartuje. O co chodzi? Zapytałem. Nie mogę nawet zapytać, co robiłeś? Nigdy wcześniej nie pytałeś, odrzekł w końcu Barsola. Do tej pory twoja praca nie była zbyt interesująca, odpowiedziałem, szczerząc zęby, aby wiedział, że żartuję. Niestety Barsolarowi wciąż brakuje poczucia humoru, a może nie? Wciąż podejrzewam, że Barsolar, a nie Hemoro, stoi za dolewaniem trucizny do herbaty, która sprawiała, że w wymiarze wody wciąż byłem chory. Cóż, Barsolar zaczął swoje wyjaśnienia. Zastanawiałem się, czemu ogień nas tu nie parzy. Nawet papier nie pali się, dopóki Barsolar wyciągnął kawałek pergaminu z fałd szaty, zwinął w tubę i umieścił nad płomieniem liżącym mu stopy. Początkowo nic się nie działo, a zaraz potem papier zajął się tak szybko, że Barsolar musiał błyskawicznie odrzucić go, by nie poparzyć sobie palców. Jak to zrobiłeś? Zapytałem. Ogień reaguje na myśl. Jeśli chcesz, by palił, to zrobi to. Spali. Jeśli chcesz, by coś spalił, spali to. Jest prawie żywą istotą, podobną do żywiołaków, ale nieświadomą, wyjaśnił Barsolar. Byłem pod wrażeniem, poklepałem Barsolara po ramieniu, mówiąc, dobra robota. Ostatniej nocy przyszli do mnie Barsolar i Remus, mieli bardzo poważne miny. Doszliśmy do pewnych teorii, które mogą wskazywać na istnienie nowego typu żywiołaków, takiego, który pomoże nam walczyć z władcami żywiołów, zaczął Remus. To znaczy, jeśli rzeczywiście istnieją, dodał Barsolar. Wyjaśnij to. Barsolar kinął na Remusa, by zaczął. Lata spędzone w wymiarach żywiołów dały mi wiele okazji, by eksperymentować z ich wyjątkową naturą. Długo zastanawiałem się nad tym, że skoro ziemię, powietrze, ogień i wodę można oddzielić, to co trzyma je razem? Co wiąże je na przykład w naszym świecie? Co? Zapytałem. Magia, powiedział Barsolar. Okazałem swoje powątpiewanie. Według czarodziejów magia jest odpowiedzią na każde pytanie. Tak, kontynuował Remus. Nie byłem w stanie tego udowodnić, dopiero rozmowa z Barsolarem o jego eksperymentach z ogniem rozjaśniła mi w głowie. Wiemy, że ogień nie jest żywy, a jednak rozumie nasze myśli i reaguje na nie. Być może dlatego władcy żywiołów z taką łatwością panują nad swymi królestwami. Mają kontakt bezpośrednio z żywiołem. Sądzimy, że magia, a być może również myśl, są żywiołami takimi jak woda czy ogień. Jeśli to prawda, być może istnieje też wymiar magii. I żywiołaki magii, dodał Barsolar. Żywiołaki magii, to wszystko zdawało
zdawało zbyt wydumane, ale dałem obu czarownikom wolną rękę w zakresie działań mogących doprowadzić nas do prawdy. Cokolwiek robią Barsolar i Remus, zaangażowali wszystkich moich asystentów, jak też moje zasoby. Budują coś podobnego do magicznych portali, których używamy do podróżowania między wymiarami żywiołów. Mam tylko nadzieję, że nie wybuchną im w twarzy, albo jeszcze gorzej. Eksperyment związany z odszukaniem wymiaru żywiołu magii został zakończony dziś w nocy, gdy Barsolar i Remus przygotowywali się do uruchomienia urządzenia, które zbudowali. Zamiast zakończyć się wielkim wybuchem, jak się obawiałem, zaczęło się jakby od szlochu. Żadnych błyskawic, żadnego ognia, nic. Może coś pominęliśmy, powiedział Remus, ciągnąc się za brodę. A może wymiar magii nie istnieje, powiedziałem. Ale myliłem się. Chwilę później, tam gdzie wcześniej nie było niczego, stała przed nami wysoka postać w czarnej szacie i czerwonym turbanie. Gdy zbliżyłem się, natychmiast zauważyłem, że postać nie ma twarzy. W jej miejscu była tylko masa iskrzących się światełek. Postać pozostawała nieruchoma, jeśli miała nogi, nie zadała sobie trudu, by zejść z portalu stworzonego przez Barsolusa i Remusa. Witaj, powiedziałem. Wiem dlaczego mnie tu wezwaliście. Usłyszałem te słowa nie za pomocą uszu, ale gdzieś w środku głowy. W jakiś sposób wiedziałem, że pochodzą od tej dziwnej istoty. Nim sformułowałem następne pytanie, usłyszałem go znowu. Jestem żywiołakiem umysłu. Tak, przybywam z wymiaru magii. Zgoda, przestanę odpowiadać na twoje pytania, zanim je zadasz i pozwolę ci mówić. Kolana się podobno ugięły. Jakbym biegł przez cały dzień. Oparłem się na kosturze, by nie upaść. Jest z wymiaru magii, odezwał się Remus. Do mnie też mówił, powiedział Barsolar. To żywiołak umysłu, a są też żywiołaki magii. Mówię do was wszystkich, tak jak wy wszyscy mówicie do mnie. Złapałem się za głowę i krzyknąłem. Przestańcie, wszyscy przestańcie mówić. A do żywiołaka umysłu powiedziałem. Musimy porozmawiać. Na osobności, tak wiem. Po całym dniu spędzonym na dyskusjach z moimi doradcami znów spotkałem się z żywiołakiem umysłu. Doszliśmy do wniosku, że nie ma sposobu, by powstrzymać go od czytania naszych myśli. Żywiołak umysłu jest czystą myślą. Dla niego nasze myśli są jak powietrze. Jeśli więc chcemy zyskać go dla naszej sprawy, musimy zdobyć jego zaufanie. Zaufanie? Nie wiem, czy rozumiem, co to znaczy. To były pierwsze słowa żywiołaka umysłu, gdy wpłynął do namiotu. Jeśli ma nogi, nie widać ich spod długich szat. Poza tym porusza się zbyt płynnie. Słucham, powiedziałem, a potem mnie oświeciło, że przecież istota, która potrafi czytać w myślach wszystkich z nas, wiedziałaby, że ktoś kłamie. Oczywiście, że nie rozumie, co to znaczy zaufanie. Nie potrzebuje go. Tak, teraz wiem, o czym mówiliście. A jak wy to robicie? Powiedziałeś, że wiesz, dlaczego się z tobą skontaktowaliśmy. Czy pomożesz nam w walce z władcami żywiołów? Zapytałem. Nie możemy. Nie możemy bez zgody pierwszych. Pierwszych? Ty nazwałbyś ich naszymi przywódcami. Są pierwszymi z naszego gatunku i najmądrzejszymi. Trzy żywiołaki magii, które przewodzą nam wszystkim. Poszukaj ich, ale wiedz, że inni też ich szukają. Sądzę, że są agentami twoich wrogów, władców żywiołów. Nic nigdy nie przychodzi łatwo. Gdy już sądziłem, że możemy wracać do domu, okazuje się, że musimy udać się do wymiaru magii i odszukać żywiołaki magii nazywane pierwszymi. Magów nie trzeba było przekonywać do wyprawy na teren wymiaru magii. Wydaje mi się, że widziałem kilku niezwykle podekscytowanych tym pomysłem, ale chochliki, przerazy i inni są niezadowoleni. Przekonałem ich, że wracając w obecnej sytuacji narażamy się jedynie na klęskę, ale rozumiem ich zniechęcenie. Ja też chcę wrócić do domu. Jestem znużony tymi dziwnymi królestwami, a jeszcze bardziej całą tą magią. No i dobra, wracamy sobie do gry. Pozbierałem czary oczywiście, tutaj o jakiś Armageddon, Berserk, Inferno, same fajne czary. Blind przede wszystkim, w końcu dostaliśmy Blind. Ofiara, okej, no wszystkie te reszta czarów to jest takie mech może być. Pogromca jest całkiem okej, jakbyśmy się bili z jakimiś większymi istotami. Tak naprawdę na całej mapie i w podziemiach, tutaj. Na całej mapie i w podziemiach nie było żadnych plus jeden do statystyk, poza tym jedną do mocy. Więc zebrałem sobie tutaj moc, w zamkach, no i u siebie oczywiście wiedzę. Także co, zbieramy ostatni autosz ognia. Gratulacje, wszystkie siedliska są oflagowane twoją barwą, wygrywasz. Zapisujemy sobie standardowo na Z1. No i co, na razie dziękuję bardzo za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało i zapraszam na następne odcinków. Cześć!